No to teraz, moi drodzy, wracamy i sprawdzimy. O, to hey, Diego! Myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Corinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Otco. No uciekaj! Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Corinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. Uważaj, Diego, bo cię nie lubią tam niektórzy. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać... Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnika. I dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. Nikt nie przeżył. YouTube nie działa? Znaczy, Machol, ja miałem wczoraj problemy z YouTube'em. Nie mogłem się zalogować na moje konto YouTube w ogóle przez Chroma. Nie wiem, co ma wspólnego Chrome z YouTube'em. Znaczy, ma wspólnego, bo to jest od Google'a, ale... nie wiem, dlaczego nie mogłem się zalogować na przeglądarce Chroma, a na innej mogłem się zalogować. To było dziwne. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki 2 rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Ktoś na twoim filmie... Ktoś na moim kanale gejowskie filmy. O, to se zobaczę, czekaj. A ze mną? Czy z kimś innym? Muszę se zobaczyć. Kurde, chyba nie ze mną. To nuda. No bo jakby ze mną, to spoko. To bym se, kurde, podpromował, nie? Fuck, nie ma gejowskich filmów. No tak myślałem przez chwilę, że kurde będą jednak. Co powinienem wiedzieć o Dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. Teraz rządzą tu orkowie. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców Doliny, smoków. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze od ciebie. Zwłaszcza jeśli przypomina z wyglądu smoka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne! No siła. My mamy dużo punktów. Ja nie wiem, czy my tą siłę rozwijamy, czy na razie olać to i po prostu chyba w naukę mieczy, nie? Pójdziemy. Dobra, czekajcie. Zaraz ogarniemy to, tylko zobaczymy, co tu się dzieje. Dobra. No i co tutaj mamy? Nic tu się nie dzieje ciekawego. 4 skrzynie. Latarenka. Patrzcie, ja wam coś pokażę, nie? Patrzcie to. Zbugowana jest. Niestety. No, chciałem wam coś pokazać.
Planujesz może jakieś serie RPG, Mount & Magic, Baldury, Fallouty? Nie, na razie tylko gotiki. Uwaga, jedziemy. Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie? Idź, w końcu właśnie stamtąd przybywasz. Nie waż się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu paladynów. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalniach. Rzecz jasna, należy unikać również spotkań ze smokiem. Daj znać, gdy wszystko będzie gotowe. Wszystko. Daj! Chodźmy. Dobrze. No już jest gotowe wszystko. Chodź, Diego, jesteś kozakiem. Czy planujesz zrobić Ryzenów? Ten, no nie wiem, kurde. Gdzie my idziemy? Na przełęcz, czyli tam, skąd przyszliśmy, tak? Czyli teoretycznie w prawo, no ale orkowie tam będą. Kurwa. No właśnie, w tym jest problem. To idziemy tutaj. Jedna bestia mniej! Chodź tu. Czy możesz skakać, Diego, powiedz mi? Bo ja bym tu zeskoczył, zrobił skok wiary. Kurde, jak czy on da radę tym orkom? Spróbujmy. No on da radę, ale ja nie mam tyle HP. Żeby on ich jeszcze bił, nie? Dobra. Tara. Mana plus 5. Ostrze Beliara, tak. Napiłem się, wiesz, kurde, Diego, jest spoko, chodź. Odwaliło ci? Nie zbliżaj się do tego zamku. Kurwa, czyli on nie chce iść tędy. Czyli moment, jak ja to muszę przenieść? Jak ja to muszę prze... No ale kurde, gościu, no ja nie chcę iść, no. Przez wodę? No nie, no naokoło bym musiał go prowadzić. Ale on nie chce iść, czy jak? On pójdzie ze mną, czy nie pójdzie? Chodź. Nie, on nie pójdzie ze mną. Dobra, idziemy naokoło. Jak ja pięknie śpiewam, to jest niesamowite, że ja tak potrafię. Weź, atakuj.
Jedna bestia mniej! Diego, daj, ja cię podleczę. Ej, ty. Ej, ty. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Ale żeś się podleczył? Zmień zbroję na kruka, faktycznie. Ale ty Diego mnie bije, ty frajerze, żeś mnie tutaj porobił. No i żeś mnie wciulał. Czemu mnie Diego bije? Weźcie, kurde. To nie może tak działać. Come on. Kto mnie strollował? Ja cię sunę. Kto mnie tak strollował? Ja chyba zbanuję zaraz tego osobnika. Ale jaja. A czekajcie. Diego będzie się bił? To jest mucho chacho. Ja blokuję, ja tankuję. Ulu mulu. Niczego tu nie znajdę. Chodź, idziemy. O, panie. Zapiszmy. No to teraz będzie wesoło. To jest najlepszy sposób. Dawidek tankuje, a Diego rozprawia się z frajerami. Dobra, zębole tutaj chodzą. Zapiszmy sobie. Jezu. Jedna bestia! Weźmy pazury z zębaczy. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. Oto jest zagadka. Dwie kulki i armatka. Ciekawe, co to jest. Ciekawe, co to jest ta zagadka. To może być śmieszne. Nic tu nie ma. Czarny goblin. Ty, ale ty nie możesz tak Diego robić. Level up! 23 level. Diego, chodź tutaj. Mówię ci, tu jest zajebiście. Będziemy... A nie, on nie pływa, Diego, nie? Dobra robota! Jedna bestia mniej! Kurde, Diego nie pływa. Pływa? Pływa czy nie pływa? To sprawdźmy to. Ty, on pływa! Ale wariat.
Chodź, Diego, jest zajebiście tutaj, ci mówię, patrz. Elegancka sprawa. Stary, ja wiem, jak biegnę, to się rozglądać mogę. Patrz. Pszt. Pszt. A widzieliście, jaki tu jest widok? Patrzcie, możecie sobie grać normalnie. Jak w RTS-ie jakimś. Ale możecie też zrobić... O, first person. Czaicie? FPS. FPG. FP Gothic. We are ready. Czemu nie podrasujesz sobie graficznie modami gry? Znaczy pytanie jest, dlaczego miałbym to zrobić, nie? Hej, ty! Dam mu jakąś miksturkę. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Czy tylko mi pokazuje, że Bonkol na Jaraku ma live'a? Wiesz co, jest wszystko możliwe, wszystko się psuje. Cały świat w ogóle się proszę, psuje. Nic nie ma znaczenia w tym momencie, tylko live Bonkola i to, że możesz dać suba. Już w tym momencie na przykład twoje pieniądze są bezwartościowe. Świat się jutro kończy, więc możesz śmiało wydać PayPala całego. Nic tu nie ma. O nie! Zaczarowany czarodziej szamanistyczny. Trochę się palę. Jedna bestia. Diego! Bo on oszukuje, on ma cheata, on cały czas kastuje. Niczego tu nie znajdę. Potrawka z dzika, mam na jej punkcie bzika, dokładnie. Ciekawe, czy Diego by pokonał te smocze ścierwa. No tędy, ja wiem, że dołem, ale tak kurde. Stójcie, zapiszę sobie. Spróbujemy smoczego zębacza uwalić. Kurwa, Diego, tankuj. Dobra. Jedna bestia mnie! Tak jest!
Ty, on sam sobie pije coś. Patrzcie. Jezu, jaki on jest głodny. Dobra, jedziemy. Alkoholik. Osobiście uważam, że tekstury czy tesalacja to kwestia gustu, ale ała moje oczy. To szerdy globalne oświetlenie dodają klimatu. No dobrze, no. Ale myślę, że jest bardzo mało osób, którym przeszkadza to, że gram na czystym gotiku. Swoją drogą, no, staram się mieć, wiesz, mam... O Jezu, coś się zbugowało. Mam takie wrażenia, jak każdy miał podczas grania pierwszy raz w Gothica kiedyś, gdzie tych modów nie było, nie? O kurde, tu jest smoczy frajer. Taratira tonga. Okej. Czyli musimy sobie na śledziu pojedziemy. Pierwszą grą, w której był jakiś taki przełom, jeśli chodzi o grafikę trójwymiarową, to pewnie Far Cry był pierwszy. Jedna bestia mniej! Święty płomień dostaliśmy, czar paladyna. Nic tu nie ma. Znaczy, tam jest różnica taka, że w Far Cry'u pierwszym to była jedna z pierwszych gier, o ile nie jakaś tam pierwsza całkowicie, gdzie tekstury na przykład to nie była tylko grafika płaska. Na przykład trawa, że nie była płaską grafiką i tak dalej, tylko faktycznie no trójwymiarowe jakieś już modele drzewa, coś takiego, nie? Że to nie była taka tekstura. No dobra, i co, do przełęczy go? Aha, i tutaj mam go doprowadzić, czy nie? Jesteśmy na miejscu. Pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Corinis. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. Chwila. Wszystko w... Tak sobie tylko odpoczywa. Dobra. No i co? Ale ty miałeś iść, frajerze, no to... To jest właśnie to, nie? A gdybym tu chciał iść?
To jest tutaj, gdzieśmy zaczynali grę, nie? Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Ogi rybnik. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś i zapachniałaś. Zajaśniałaś tak jak wiosna, ty mała znów zarosłaś i do tego ja. Znalazłem w tobie osta, pozdrawiam z słonecznej czerwionki i życzę udanej majówki, D. Tak? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mówicie, że jest do zrobienia coś takiego, że gdybyśmy z nim poszli pod wodę, to by był jakiś tekst na zasadzie, nie wiem, o, tu się spotkaliśmy, czy coś takiego. No ale nie zrobiłem tego, no to olać to już. Dobra. Da, 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 da. Przełęcz do Górniczej Doliny, do zamku. Dzięki za słupkę jeszcze raz, Ogi Rybnik. No i Ogi Rybnik, moi drodzy, się nie bał, nie? Ogi Rybnik się nie bał i dał suba. Więc jeszcze 9 osób normalnie, elegancko wchodzi z subem, robimy super giveaway i bijemy rekord w ilości subskrypcji. Nigdy więcej nie mieliśmy. Tak dalej być nie może. Nie może tak dalej być. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Powiedziałem dokładnie to samo. Ty mała znów zarosłaś, na ni na ni na ni. Percival, co ty robisz? Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? To ty jest najważniejsze tylko. Kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Najlepsze, kurde. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. 500 miałem dostać. Oto twoja nagroda. No i dostałem. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Percival, ja ci pomogę. Na razie panuje względny. Dobra, słuchajcie, teraz jest taka akcja. Ja to zrobię, a mianowicie przeteleportuję się do doliny. Pójdę tych orków jeszcze ubić. Dobra. Udupimy i pójdziemy potem już normalnie do... O, Diego, chodź no. Ty mała znów zarosłaś. Ucza czacza. Kurde, rumu się napiłem, fuck. Nie to miałem zrobić. O. Patrz, Diego, ja ci zaraz pokażę, co się będzie działo. Thank you.
Luktarogar! Dwie naraz to jest masakra. Pancerną dupę ma? Kurwa, ty jesteś naćpany? Nie ma. Dun, 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 dun. Witamy w kolonii. Dobra. Tam już byliśmy. Tamto drzewo. Dobra, idziemy do góry jeszcze zobaczyć. A, uczaczacza tutaj jest. Tytoń, skóra, Oskard, miksturkie. Coś suby spadły? A, no bo komuś się skończył. Czekajcie, ja z tej strony teraz gdzie przejdę? Gdzie? Kurwa, co się dzieje? What the fuck?
Co się wydarzyło? Moment. Ja chyba nie mam tamtędy iść, nie? Czekajcie, myśmy się przenieśli do Korinis, ale co to jest za rejon? Muszę normalnie iść. No, nie powinienem tędy iść. No, widzicie? Kopalnią musimy iść. 2000 golda w torbie Diego było. A gdybym na przykład tą torbę mu oddał, jest taka opcja, czy nie ma takiej opcji? Dobra. No dobra, to idziemy. Jedziemy! Wszyscy łapki w górę! To Bezi! To Bezi, mienny! Tarira rira. Tarira tonga. Czy będę grał w Gothica 4? No w piątkę będę grał. Diego, patrz co znalazłem, nie uwierzysz. Wszystko w... Tak, so... No i co? Co ja mam z tą torbą teraz zrobić? Nie mogę z nim, chyba że w mieście ją oddam. No i nie czaję klimatu, nie? W Korinis, no to go Korinis. Co? Jezu, nie mogę się... Oko i noso, jakie zaskoczenie! Rozdział 3. Param, param, pam, 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 param, param. Tung, 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 tung. Ty, co to jest? Ja tu byłem kiedyś. Co się tu odwaliło się? Kurwa, panie. Takie rzeczy, żeby się działy. Ja tu byłem chyba. Ja tu byłem. Tu jest super jaskinia, nie? Zapisuję sobie. Piosenka z tego. Z westernu. Cześć. Twojej głowy. Nie ma już dla ciebie ratunku. Kim ty kurwa byłeś? Rycerz! Ubili rycerzy! Tablica kamienna. Co się tu wydarzyło, się nie?
Czekajcie, co się tu... Co ty, Lester, no, tu robisz? Jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Lester! Chwila. Coś ci to... Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. Dobra, zapiszmy sobie. Ja nie wiem, no to idę do Xardasa jak najprędzej. Jak on tak mówi, no to tak zrobię. Go Xardas. Czy tu będzie zajebista drabinka? Już przecież byłem. Xardas! Xardas! Ej, Xardas! Gdzie on jest? Gdzie on tam stał? Kurwa, co tutaj stałeś? Hej, ty! Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Innosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Tacy magowie, nie? Wielcy. A nie mogli na przykład... Muszą wysyłać ludzi, żeby przemierzali jakieś kotliny z orkami, a tacy wielcy magowie nie potrafią sobie po prostu na przykład zrobić runy w komnacie. I nie mogą się teleportować od zamku do zamku, żeby szybko przekazywać informacje. Albo... Kurwa, cokolwiek. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka Innosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko.
Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Kurde. Powiem wam, że jest grubo, nie? Dzieje się. Dzieje się, oj, dzieje się. Dobra. Tarari. O ty ciulu. I co oni tak stać będą teraz? Czyli dodatkowy exp, rozumiem, się pojawił na horyzoncie. A, wszystkie potwory są od nowa, faktycznie, też za... Tak. Jezu, to będzie ciekawie. O Jezu, jumpscare! Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem. Ciekawe, ilu z was sikało ze strachu. Jak grało. Co tam u was? Żadna wielka sprawa. On myśli, że to takie ładne. Będę często zapisywał chyba teraz, nie? Która mamy poziom? Na 24. Musimy. Listwę komputera wyłączyłeś, jak ich spotkałeś pierwszy raz? Jest rzeczy, coś dusi. Co? Coś mnie dusi? Urła, panie.
O Jezu, Adam Małysz. Czemu nikt mnie nie słucha? Dobra, teraz tak. Lord Hagen, go. Przyszło mi to do głowy. Siema Niklaus, co synek u ciebie? Jezuśku, dalej ten gotyk. Dawidek zadzwonić do Toszka, cza. Ja. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Innos będzie ci ale wdzięczny. Co Innos będzie bardziej mi wdzięczny? Niż jego dawaj oko. Mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. O, klasztor. Porozmawiaj z Pyrokarem. Najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Oko, jeszcze oko. Jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. No i to mi się podoba, nie? Jakieś... Muszę jakoś... Musimy coś zrobić w sprawie tych smoku. Może oko Innosa zdoła nas jeszcze ocalić. Może oko, a może na Maroko. Disna Pyrokara. To było oczywiste od dawna. To żadna tajemnica. Hej Diego, idziemy do Diego, czekajcie. Diego, 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 Diego. Gdzie jest Diego, Diego? Dobrze, że cię widzę. Musisz mi pomóc. Tak, co tam u ciebie? Mówią to. Co to za strój? Co to za strój? Kupiłem go od napotkanego handlarza. Strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do miasta. Poza tym nie chcę, żeby cały świat wiedział, skąd wraca. Nie głupi pomysł. Też tak myślę. Ale chociaż pozbyłem się stroju cienia, nadal jestem tym, kim jeszcze walka jednoręczna, dokładnie. I wiążę z tym miastem wielkie plany. To idź do Nadi. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Nic o tym nie wiem. W porządku. Pomogę ci. Słuchaj, nie może gdy bariera być. Nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Nie musisz komentować, dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Nie wiadomo już. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymaj! Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Szybko poszło. Pokaż. Świetnie! Dokładnie tak, jak. Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Trudno mi to uwierzyć. Dobra. Pójdziemy do górnego miasta
I tam się nauczymy też broni jednoręcznych. Nie może tak dalej być. Torba pełna keszu wybrana aż po brzegi. Gerbrand, który jesteś ty? Czekaj, nie tutaj. To ten. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. Co za Diego? To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Kto? Tak, wkrótce mamy się spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Mogłem przeczytać ten list, ale... Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś... O co ty i te... Zostaw mnie! Dobra, morda w kubeł. Idę się nauczyć. Miecze jednoręczne, więc tak. Prawdopodobnie ten gościu przy klasztorze... Mi się wydaje, że on tam się uczył. To było napisane w liście. A, już teraz go oddałem, to już olać to. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Chcecie? Mam przeczytać to? No dobra, to czekajcie. Ja wam przeczytam, co tam było w liście. Bo zasejwowałem akurat. Dobra, więc tak. Diego wysyła nas z listem. Sam by na to nie wpadł. Nie zasłużył sobie na to. Ważna wiadomość. Mnie to i tak nikt nie słucha. Przepis. Było dokładnie tak, jak mówisz. Rozkazy, wiadomość do Sylwestra, list gończy, przepustka. Który to był list? Ode mnie tego nie dostał. To rzeczywiście prawda. Kurwa. Czemu nikt mnie nie słucha? Który to list? Naprawdę w to wierzysz? Nie zasłużył sobie na to. Lorda Hagena. No to i tak nikt nie słucha. Dobra, będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Czekajcie, nauczymy się tablica życia. Nie mówię ci przecież nic nowego. Moje zdanie i tak nikogo nie... Nie ten zapis? A, przepraszam. Dobra. Myk. Nic o tym nie wiem. Nie zasłużył. Dobra, i ten list tutaj musi być. Nie mówię ci przecież nic nowego. Mam swoje zdanie na ten temat. Gerbrand, popełniłeś błąd, nie zabijając mnie. Wróciłem do miasta i niedługo się spotkamy, a wtedy posiekam cię na plasterki. Znasz mnie wystarczająco długo, by wiedzieć, że nie żartuję. Nie przypuszczałeś pewnie, że mogę jeszcze wrócić zza bariery. To błąd. Wróciłem, by odzyskać co moje. Jeśli życie ci miłe, uciekaj czym prędzej z miasta, a ja przejmuję twój interes. W ten sposób będziemy kwita. Z pozdrowieniami, Diego. Przyszło mi to do głowy. Dobra, masz wpierdol. Jak przeczytał? To niemożliwe. Oj, chyba krótkowzroczność. Nie. Tak. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Nikt nie chce wiedzieć. Zrobiłbym to inaczej. Ale gniew Beliara był tak wielki. Mój mąż, uważaj. Trudno być tego pewnym. Zawsze to powtarzałem. Który tu jest ten? Musiało się to zdarzyć. Który to mnie będzie uczył? Wambo mnie chyba miał Jak się w tej... On po prostu... Nie, kto mnie miał tam uczyć, kurde, walki? Moment. Lutero, kim ty jesteś, frajerze? Pokaż... Ty, ja bym mógł... Pokaż mi... Ty, itemy się zespawnowały? U mobków? U NPC-ów? To ja kupuję. Niepamięć i sen. Interesujące. Kurde, mam dużo tych czarów już, niepamięć i sen. Nie potrzebuję na razie. Czarna perła. Interesujące. To opowiada takie rzeczy. Dobra, to on był tutaj widocznie. W środku dworku. Lepiej by było, gdyby się... Nie mów, że to nieprawda.
Kup książkę, co daje 5% walki, a nie zauważyłem. To on miał do nas sprzedaż? Hej. To bardzo typowe. Kunszt obrony południowców. Zawsze to powtarzałam. Warto? Słyszałam. Za 5 tauzynów? Lepiej by było. No to spoko, bo my zarobimy dużo, bo my mamy do sprzedania bardzo dużo broni. Ja, chłopie. To przecież okropne. To przecież okropne. Dobra. Niczego. I wykuję miecze dla kowala. Tak, ale najpierw dodaj sobie 5%. No nie, mi się wydaje, że najpierw powinni... Nie, jak to powinniśmy? Aha, 5... Wyuczyć się, tak, wyuczyć się. To żadna tajemnica. Mhm, dobra. Sobie tu zapiszemy. Siemanko, mordeczko, siemanko. Ile mamy? Punktów 63. Który to mnie? Girion uczy, czy nie? Czy jeśli chcesz się... Jestem... Kurna, no nie, no on mnie nie uczy, bo nie jestem w zakonie. Który to? Jezu. To się nigdy nie zmieni. Cedric, miasto górne. No widzisz, już mi lepiej. Jest Cedric, kurde. To się nigdy nie zmieni. Halo, Cedric. Całkowicie się z tobą zgadzam. A, na Onara farmie. Tajemnica. Ktoś za to odpowie. To żadna. Kordzik może mnie wyszkolić. To Onar! Właściciel ziemski. Dobra, moi drodzy, to jedziemy z tematem. Patrzcie, jak się na farmę Onara biegnie, nie? Robimy teleportem, to zrobimy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Patrzcie to. To przecież wiadomo od dawna. A jeszcze z Diego mogę pogadać? Tak, jak mówisz. Ty, ale gdzie jest Diego? No nie, no Diego to już jest wykonane zadanie, a Diego gdzieś w ogóle wydupił, poszedł na dziewczyny. Mam twoje zdanie na ten temat. Diego już na laski poszedł. A, tam. To tylko gadanie. O, ty! Już jest? Przy jego chałupie? Nie zauważyłem, że Diego się pojawił już przy jego chałupie, nie? Ty, Diego już zajął chałupę, patrzcie. Dostarczyłem twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych, więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Korinis. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem.
Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Ciul 500 złota. Kiepsko. No nie. To powinieneś je zobaczyć. O, nieźle. Dobra, nie będziemy tam biec tędy. Wiecie co zrobimy? Słuchajcie, ja bym zrobił szybciutko, dosłownie chwileczkę przerwy, 3 minutki. I po przerwie ja tu zostanę przy kowalu, bo ja bym zrobił coś, taką przygotówkę na ten trzeci rozdział, bo jest trzeci rozdział teraz. I ja bym zrobił tak, sprzedaję wszystko co niepotrzebne mi, u kowala sobie jedziemy z hajsem, sprzedajemy miecze. Idziemy do kupców, którzy są na straganie w kierunku bramy. Tam kupujemy potiony, wszystkie czary, które się zespawnowały wraz z resetem rozdziału. No i idziemy na Onara farmę nauczyć się broni. No i jesteśmy gotowi do kontynuacji, nie? Także moi drodzy, ja wam tutaj zostawię ziomeczka, on będzie sobie rozmawiał. Patrzcie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. No oni tu sobie będą elegancko rozmawiać, nie? To wierzysz? Wiadomo o co chodzi. Zaraz do was wracam. To i owo. No mówią to i owo. To rzeczywiście prawda.